Za 6 rzekami i 9 morzami żyje sobie spokojnie latarnik Tom Kerry. Pewnej nocy, podczas której ma miejsce sztorm, Tom znajduje na wybrzeżu tajemniczą kobietę trzymającą w rękach trójząb. Mężczyzna, długo nie myśląc, zabiera kobietę do latarni. Tam okazuje się, że obca jest ranna i wrogo nastawiona do wszystkiego, co się rusza. Po chwili nieznajoma mdleje. Tom opatruje jej ranę, a nazajutrz, kiedy przybyszka się budzi, latarnik wręcza jej kubek z gorącą herbatą. Dopiero wtedy kobieta zdradza mu swoje imię, Atlana, a także wyjaśnia, że jest ona królową Atlantydy, jednego z 7 podwodnych królestw. Mimo wszystko porzuca ona swoich poddanych, ponieważ zakochuje się w Tomie i to z wzajemnością. Z ich miłości jakiś czas później rodzi się dziecko, któremu zostaje nadane imię Arthur. Mija kilka spokojnych lat. Pewnego dnia dom rodziny Kerry zostaje zaatakowany przez żołnierzy króla Atlantydy, Orvaxa, który teraz upomina się o swoją zaginioną przed laty żonę. Atlana bez większych trudności rozprawia się z oddziałem żołnierzy, jednak zdaje sobie sprawę z tego, że Orvax jej nie odpuści. Dlatego też kobieta zostawia swojego lądowego męża oraz syna i wraca do Atlantydy. Przenosimy się wreszcie do czasu właściwej akcji filmu. Grupa piratów, dowodzona przez niejakiego Jesse'ego Kane'a, napada na łódź podwodną i wybija jej załogę. Podczas przechadzki po statku Jesse przekazuje swojemu synowi, Davidowi, sztylet, który wcześniej należał do ojca Jesse'ego, założyciela morskich sił specjalnych w czasie II wojny światowej o pseudonimie Manta. W tym samym czasie łódź zostaje zaatakowana przez tajemniczego mężczyznę, który wygląda jak Jezus po 10 latach na siłowni. Nieznajomy posiada szereg nadludzkich zdolności, takich jak oddychanie pod wodą, zwiększona wytrzymałość czy supersiła. Wykorzystując swoje atuty, zaczyna on walczyć z piratami. Następnie wojownik uwalnia pozostałych przy życiu członków załogi, którzy nazywają go Aquaman. Kiedy marynarze ewakuują się ze statku, David Kane atakuje Aquamana. Pirat dostaje od faceta w tyłek, dlatego też z odsieczą przychodzi mu Jesse. Wtedy okazuje się, że nawet wystrzał z granatnika niezbyt rusza tytułowego bohatera. Ale by było fajnie, gdyby polskie komendy policji były pokryte skórą Aquamana. Jesse także dostaje od protagonisty po tyłku, a kiedy ten chce już odejść, pirat wystrzeliwuje kolejny granat, który pudłuje. Przez to Jesse zostaje przygnieciony, a łódź zaczyna napełniać się wodą. David prosi Aquamana o pomoc w uwolnieniu swojego ojca, jednak Heros go ignoruje. Jesse każe synowi uciekać, a następnie odbezpiecza granat i w bombowy sposób odchodzi z tego świata. Po całej akcji Aquaman wraca na ląd do swojego ojca. Jak pewnie zdążyliście się domyślić, Aquaman to nikt inny jak Arthur Kerry. Facet razem z Tomem wyrusza do baru, gdzie za cel stawiają sobie wypicie jak największej ilości kufli piwa. Nieco ambitniejsze cele posiada syn Orvaxa i Atlany oraz obecny król Atlantydy, Orm. Próbuje on zebrać 4 z 7 podwodnych królestw, aby móc zaatakować powierzchnię. Wszystkimi ludami oceanów są Atlanci, Ksebel, Słonowodni, Pustynnicy, Rybacy, Otchłańcy i Zaginiony Lud. Obecnie trwa spotkanie Orma z władcą Ksebelu, Nereusem. Orm próbuje zjednoczyć ich królestwa. Nereus domyśla się jednak, o co w rzeczywistości chodzi Ormowi, bowiem gdyby ten zjednoczył przynajmniej 4 królestwa, zostałby ogłoszony panem oceanu i zyskał dostęp do nieograniczonej władzy w podwodnych królestwach. Nagle rozmowę obu władców przerywa ostrzał z łodzi podwodnej. Orm w efektowny sposób rozprawia się z napastnikami. Po tym zajściu Nereus postanawia zawrzeć z nim sojusz. Tymczasem na powierzchni Arthur próbuje przetransportować pijanego ojca do domu. Podczas tego przedsięwzięcia zaczepia go Atlanka o imieniu Mera, odgrywana przez Amber Heard. Z wiadomych powodów nie będę używać w tym materiale więcej imienia bohaterki, a zamiast tego posłużę się pseudonimem Ruda. Oczywiście przepraszam wszystkie osoby o rudym kolorze włosów, jeśli poczuły się urażone przyrównaniem do takiej świni jak Amber. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Ruda próbuje przekonać Arthura do odwiedzenia Atlantydy, obalenia Orma i odebrania mu korony. Arthur ma jednak jej gadanie w miejscu, do którego nie dociera światło i odjeżdża do latarni. W drodze Arthura i Toma zastaje wielka fala, która porywa ich auto. Wtedy ponownie zjawia się Ruda i daje popis swoich umiejętności. Kobieta posiada zdolność kontrolowania wody i dzięki temu ratuje Arthura i Toma. Następnego dnia o poranku bohaterowie dzięki wiadomościom dowiadują się, że inne wielkie fale wyrzuciły na brzegi między innymi tony śmieci czy dziesiątki zatopionych wraków. Równocześnie w jakiejś jaskini David Kane spotyka się z żołnierzami Orma. Jak się okazuje, piraci dowodzeni przez Jesse'ego działali na zlecenie króla Atlantydy. Za wywiązanie się z zadania dowódca oddziału wręcza Davidowi pieniądze, ale
pirat nie chce zapłaty, a Aquamena, ponieważ pragnie pomścić śmierć swojego ojca. Żołnierz ma jednak jego żądanie w głębokim poważaniu i odchodzi wraz z pozostałymi członkami jednostki. Tymczasem Aquaman obiecuje Rudej, że pomoże zatrzymać nadchodzącą wojnę. Kiedy bohaterowie podróżują w głębinach oceanu, my oglądamy flashbacki, w których młody Arthur dopiero uczył się odkrywać swoje atlantyckie zdolności. Pomagał mu w tym jego ówczesny mentor, Vulko. Także wtedy mężczyzna obiecał Arthurowi, że gdy ten będzie gotów, zabierze go do jego matki. Dość już jednak rozpamiętywania, bowiem Aquaman i Ruda docierają do Atlantydy. Tam, po wielu latach, dochodzi do ponownego spotkania Arthura i Vulko. Podczas rozmowy ten drugi wyjaśnia, że fale, o których wcześniej wspomniałem, były ostrzeżeniem Orma dla mieszkańców powierzchni za atak, którego ci wcześniej dokonali na niego i króla Nereusa. Wtedy okazuje się również, że Ruda jest córką Nereusa, a co za tym idzie, księżną królestwa Ksebelu i narzeczoną Orma. Vulko nie chce, aby Orm podporządkował sobie wszystkie podwodne królestwa, dlatego wyjawia, że jedynym sposobem, aby go powstrzymać, jest odnalezienie broni, która pozwala władać całym morzem. Legendarnego trójzębu Atlana, pierwszego króla Atlantydy. Trójząb zaginął wieki temu razem z ciałem dawnego władcy, którego zbyt wielkie ambicje przyczyniły się do zatonięcia Atlantydy oraz jej podzielenia na 7 osobnych królestw. W ostatnim czasie pojawiła się jednak nowa poszlaka, jaką jest tajemniczy cylinder. Na przedmiocie wyryte są symbole Królestwa Pustynników, więc Vulko każe Aquamanowi i Rudej udać się właśnie tam. W nieoczekiwanym momencie bohaterowie zostają zaatakowani przez żołnierzy Orma. Vulko i Ruda dają radę uciec, ale Arthur nie ma tyle szczęścia i wojownicy go aresztują. Wkrótce po tym Aquaman zostaje postawiony przed oblicze Orma. Ku zaskoczeniu wszystkich, Arthur wyzywa swojego przyrodniego brata do walki, której stawką jest sprawowanie funkcji króla Atlantydy. Orm przyjmuje wyzwanie i niedługo później bohaterowie stają do walki na arenie zwanej Ognistym Kręgiem. Początkowo bracia toczą w miarę wyrównaną walkę, jednak już po chwili Ormowi udaje się zniszczyć broń Aquamana, gdy pierworodny Orvaxa przymierza się do zadania ostatecznego ciosu, Ruda. Dobra, niech będzie, oddajmy powagę temu filmowi. Mera, która wtrąca się w walkę, korzysta ze swojej zdolności kontrolowania wody i odpycha Orma. Następnie zabiera Arthura do podwodnego statku i odpływa z nim poszukiwać trójzębu Atlana. Za nimi podążają jednak królewscy strażnicy wraz z samym królem. Po krótkim pościgu statek pilotowany przez Merę rozbija się, jednak bohaterowie chowają się w paszczy wieloryba. Dzięki temu gubią ogon w postaci żołnierzy oraz Orma. Po tym Arthur i Mera udają się na Saharę do Królestwa Pustynników. Tam odnajdują pewną starą machinę, którą aktywują przy użyciu cylindra od Vulko. Mechanizm wprawiony w ruch włącza starą wiadomość od króla Atlana. Wiadomość zawiera w sobie tyle przekazu, co piosenki większości polskich raperów, ale po jej zakończeniu w pomieszczeniu otwiera się ukryty schowek. W środku schowka umieszczona jest butelka, która skrywa w sobie kolejną wskazówkę – mapę ukazującą Sycylię. Bohaterowie wyruszają więc w drogę na wyspę, a w tak zwanym międzyczasie Orm za pośrednictwem wodnego hologramu kontaktuje się z Davidem Kane'em. Król przekazuje piratowi prototyp zbroi dla nowej generacji żołnierzy Atlantydy oraz oddaje mu pod dowództwo oddział swoich najlepszych wojowników. W zamian za to Orm domaga się śmierci Aquamana. Mężczyzna przystaje na umowę i chwilę później zaczyna modyfikować i personalizować swój nowo nabyty pancerz. Tymczasem Arthur i Mera przybywają na Sycylię. Tam poznają lokalizację trójzębu Atlana oraz zbliżają się do siebie. W nieoczekiwanym momencie bohaterów atakuje Black Manta, czyli David Kane, w swojej nowej zbroi. Manta dzięki atlantyckiej technologii dominuje w starciu z Aquamanem i zrzuca go ze wzniesienia, na którym walczyli. W konsekwencji walka przenosi się na sycylijskie ulice. Ostatecznie poobijanemu Arthurowi udaje się sprytnie pokonać przeciwnika i przez to Manta rozbija się o skały, spadając z klifu. Natychmiastowo po tym Mera zabiera rannego towarzysza na łódkę, opatruje go i wyrusza po trójząb Atlana. W nocy, kiedy miejsce ma sztorm, łódź atakują stwory wyglądające jak hybrydy ziemskich pirani i ksenomorfów z obcego. Mera nazywa potwory otchłańcami i wraz z Arthurem odkrywa, że boją się one światła. Dlatego też bohaterowie zapalają flarę, a następnie wyskakują ze statku, opanowanego przez równie niebezpieczne, co ohydne istoty. W wodzie przedzierają się oni przez całą mgławicę otchłańców i docierają do dziwnego podwodnego wiru.
Bohaterowie wchodzą do niego i zostają teleportowani w różne miejsca. Arthur wychodzi na ląd o własnych siłach, a Merze pomaga w tym tajemnicza postać. Okazuje się nią być rodzicielka Arthura, Atlana. Wówczas dochodzi do pojednania matki z synem. Chwilę później kobieta wyjaśnia, że 20 lat wcześniej król Orvax złożył ją jako ofiarę dla otchłańców, jednak ta przeżyła i dotarła do krainy zamieszkiwanej przez dinozaury. Atlana zabiera Aquamena i Merę do świątyni, w której znajduje się atrybut pierwszego króla Atlantydy. Wyjawia im również, że przez 2 ostatnie dekady próbowała posiąść Trójząb, ale ten był zbyt potężny. Arthur, nie zastanawiając się 2 razy, płynie zdobyć oręż. W podwodnej jaskini napotyka jednak przeszkodę w postaci Karatena, ogromnego podwodnego monstrum. Bestia chce zabić protagonistę, lecz wówczas ten przy pomocy swoich zdolności rozmawiania z rybami wyjaśnia potworowi, po co tak właściwie potrzebuje Trójzębu. Karaten pozwala Aquamenowi spróbować zdobyć oręż i wtedy okazuje się, że Arthur jest godny jego posiadania. W międzyczasie Orm, Nereus i Vulko wyruszają do Królestwa Rybaków z propozycją dołączenia do sojuszu. Władca rybaków ani myśli wypowiadać wojnę ludziom powierzchni i odrzuca ofertę, dlatego Orm nabija go na swój przerośnięty widelec, niczym przeciętny Polak we Wigilię nabija na swój widelec karpia. Po tym pierworodny Orvaxa wyjawia Vulko, że od dawna wiedział o jego spisku z Merą oraz próbach poszukiwania Trójzębu Atlana i wtrąca go za to do lochu. Jakiś czas później 3 królestwa pod wodzą Orma wyruszają na starcie z ostatnim, Królestwem Słonowodnych. Wielka bitwa, którą nie sposób opisać w słowach, zostaje niespodziewanie przerwana przez Aquamena dosiadającego Karatena. Arthur szybko jednak zostawia bestii brudną robotę w postaci walki ze zwykłym wojskiem i sam pędzi rozprawić się ze swoim bratem. Po drodze wyznaje także swoje uczucia do Mery, która w tak zwanym międzyczasie uwolniła Vulko. Nadszedł zatem czas na finałowy pojedynek. Nie trwa on zbyt długo, bowiem Aquaman szybko sprowadza Orma do parteru i niszczy jego Trójząb. Arthur nie zabija jednak swojego przeciwnika, jak to po wygranym pojedynku mają zazwyczaj robić Atlanci. Zamiast tego Orm zostaje zniewolony. Po tym mieszkańcy podwodnego świata ogłaszają Arthura swoim nowym królem. Jakiś czas później dochodzi do pojednania Toma i Atlany, a w ostatniej scenie filmu widzimy poturbowanego Davida, który jak się okazuje przeżył upadek z klifu. Faceta odnajduje grupka marynarzy. Jeden z nich zabiera Mantę do swojego domu, gdzie złoczyńca odzyskuje przytomność. Mężczyzna jest mocno zdeterminowany, aby zemścić się na Aquamanie, a działania, które w tym celu podejmie, ujrzymy już za tydzień w nadchodzącym sequelu filmu o tytule Aquaman i Zaginione Królestwo. This way, broke my heart. Broke my heart. I wanted to marry him so bad. I wanted. This is the man I loved. Nigdy mi się to nie znudzi.